Was w kolejnym materiale na moim kanale. No i tak jak zapowiedziałem w kolejnych odcinkach ogólnie, zapomniałem tarczy, dlatego też takie hity dostawałem tutaj, ale tak. Znajdujemy się na Likanie, 45 level. Skończyłem sobie biologa zęby orka. Tutaj jak widać purpurka jest już M9. No i co, drapiemy sobie ten kamień po tych zębach. Co tutaj mogę powiedzieć o tym Likanie? Jak powiedziałem w poprzednim materiale, no będę sobie nim expił do 9.0, ale po kolei biolog i tak dalej. Ja lubię mieć biologi pokończone. Nawet na bufce zacząłem teraz oddawać tego biologa. Już chyba ogólnie z nudów. No ale jednak oddaję tego biologa. Stwierdziłem, że kiedyś też jej tam kupię jakieś EQ. No i w ten sposób tam ją też będę jakieś hity wyciągał nam przy metkach czy coś. Ważne, żeby ona stała, ważne, żeby ona biła. Ogólnie przez jakąś chwilkę nie chciał nam polecieć ten kamyk. Też jakiś spot dziwny mi się trafił, bo te orki były jakieś porozrzucane tutaj, no ale już mamy. Ja go ogólnie wywaliłem na ziemię, bo oddaję też na bufce i stwierdziłem, że na bufką nie będę dropił przecież tych kamieni, więc wydropię sobie zawsze dwa kamyki. On przez chwilę mi nie chciał jeszcze polecieć, ja chyba wyłączyłem już później nagranie i dropiłem sobie sam. No tutaj purpurka jest M9. Mówię, tam dużo nie brakuje już do M10. 6 i 7 ku. Mówię, do końca lutego, jak dobrze mi pójdzie, to purpura będzie na G i czytana do P. Co mogę na temat tego Likana jeszcze powiedzieć? Ogólnie tego Likana kiedyś zrobiłem dla testów. Ta postać nie miała być rozwijana i tak dalej, ale jak zobaczyłem, jak mi się nim dobrze gra, kurde, to stwierdziłem, a dobra, może tam trochę niech poleży sobie na koncie, go porozwijam, no i może w przyszłości coś z nim zrobię. Potem jak mi dropło jeszcze broń 48 średnio na tego Likana, to też będziemy sobie niedługo ulepszać, no to aż mi się zachciało tym Likanem grać. No i co, to w sumie tyle z tego Likanka. Chyba taka historia, że miał być na chwilę, a został. Tutaj odbieranie tych delikatnych sukien, bo zapomniałem całkiem, a trochę godzin mam przegraną na tym Likanie, a dopiero teraz zapomniałem, że kurde, przecież nie mogę odbierać sobie też szarfa, niech się zbiera, kiedyś tam się zrobi. Tutaj odbieranie, nagroda, dłonie krytyka, nic w sumie lepszego chyba nie mogło polecieć. No i tak, tutaj odbieranie jeszcze kolejnego biologa. Są to oczywiście księgi klątwy, 15 sztuk. Mam tutaj 14 w ekwipunku. Oddawanie pierwszej, no i nieczytelno. No więc fajnie, zaczynamy biologa. Bardzo dobrze zaczynamy biologa, wręcz bym powiedział. Tutaj macie bodziaka. Wbiłem bufce 9.0, więc chciałem zobaczyć, jak te metki się gryzą z bufką teraz. Wiadomo, dochodzi nam błogo, które jest na P, 41%, no to nam daje trochę defa. Hity tutaj widać, 3600, nawet większe, no 3600, 3700, bez żadnego krytyka, 700, 7200 pewnie z krytykiem. Ale tak, buty mam jeszcze plus 6, szmaragdowe, przepraszam, kolce. Są plus 4 tylko, jeszcze w dodatku do miksu. Później je sobie będziemy ulepszać te kolczyki, więc już będzie damage dużo, dużo większy. No ale co, ja wam tam nie będę zdradzał, co tam będę robił w kolejnych materiałach, jak już w poprzednim odcinku wspomniałem. No i tak postanowiłem się wybrać matemetki, jakiś bosik i tak dalej. Tutaj no, ten damage jest do poprawy trochę. Ale też nie jest zły, mi się wydaje, są ludzie ze słabszym na pewno, jak nie na 100%. Nie miałem tutaj rękawiczki, bo te metki przyjechałem tylko bić dla testów w sumie. W kolejnych już będzie tam rękawica, trzecia jakaś ręka i tak dalej, żeby to jakoś tam konkretnie schodziło. Żeby drop jakoś sypał. Te dzwonki ogólnie ja zbieram, wachlarze i tak dalej, na szamankę, zbierę sobie całą stronę. Sprzedam wtedy u handlarki, no i darmowe kasa wpada. Tutaj metin kolejny, metin nieszczęścia.
To jest Metin na 105 level. Moby z niego wypadają, na nie działa chyba silny przeciwko ziemi i odporność na ziemię. No ale tam ja w sumie nic nie mam, bo talizmanu nie mam wymiksowanego na ziemię. Ale te metki też nie robią jakiegoś większego problemu. Tam HP spada do max chyba połowy. I znowuś jakaś księga, ulepy. Te ulepy też zacząłem zbierać na szamankę, żeby sobie robić te łuki Feniksa i klepać je dalej. I tak, bossik tutaj, Arges, patrzcie to, 2300, 2400 hity po ubraniu hełmu, który też będziemy sobie ulepszać, po ubraniu hełmu 15 wiatr, 20 orki, hity nam podskoczyły do 2800, 2900, o 400, 500 hity większe, co jest już fajnym dosyć wynikiem, no bo to dużo jednak daje. No wiadomo, ten boss jeszcze zostawia wiele do życzenia, żeby go sobie zbijać. Ale wam zaspoileruję, będę zbijał solo polifemy w kolejnych materiałach i z kumplem. Później testował, jak to wychodzi wszystko, tutaj oddawanie notatek, jeszcze nabówkę, żeby nam kolejne mogły polecieć. Ale tutaj macie taki mały spoiler, co tam będzie w kolejnych materiałach. W sensie chodzi o to, jak sobie damage podrasujemy. I co, bossik pada. Drop poleciał. Tutaj coś szkata mroku. Najlepsze są chyba te szkaty mroku z tego dropu. No i jak pelerynka, pedek jakiś poleci. No bo te szkaty mroku to jednak z nich lecą przepustki, piąte bony. No i szmaragdowe kolczyki, które obecnie, jak wczoraj sprawdzałem na rynku, bo chciałem kupić do ulepszania te kolczyki jedne pod zarobek, to jeden won za plus dwa chyba kolczyki. Bez bonów, bez niczego. No i kolejny metek, metek gniewu. Bo wytestowałem sobie, jak to wychodzi z tą bufką. No jednak dużo, dużo szybciej się zbija te wszystkie metiny, bossy, no bo dochodzi jednak te trochę nakryta. Nawet przy polifemie czuć różnicę, gdzie ja wcześniej nie mogłem go ustać, bo mi takie krytyki czasami walną, że mając full w EQ odporność na błyskawicy, bez kostiumu, wiadomo, to miałem chyba 72 albo 6, nie pamiętam dokładnie, ale odporność na błyskawice, no to i tak nie potrafił ten boss z krytyka czasami zdjąć za pół HP. No więc to takie niefajne było, a z buffem już dużo, dużo lepiej czuć tą różnicę. Kolejny metin, metek gniewu znowuż, chyba tam gdzieś po drodze kolejnego znalazłem. Tutaj drop peleryny męstwa na buffkę, jak widać. Księga umiejętności, trująca chmura. No i tak, tutaj kolejny bosik, znowu Arges. Znowu go bijemy sobie. Ja lubię bić te bossy ogólnie. I teraz odtąd jeszcze mogę zbijać sobie te polifemy. Ogólnie wszystkie, nawet na tej mapie. Boże, jak ona się nazywała? No tej kolejnej, tam gdzie działa bonus na wiatr. Zbijam sobie też te lemury, wszystkie te hrabie, bossy i tak dalej dla tych szkatułek. Mówię, czekam, aż mi tam polecą jakieś kolczyki. Wbiję je sobie trochę wyżej. Może dodam jakieś bony. No i czysty zarobek z tego jest. Czysta kaska. Jednak tutaj w bossie kolejny pada. Ogólnie zauważyłem, że jak nie mamy rękawicy z ESA wykupionej, to nawet nam czasami potrafi nie wypaść szkata mroku. O, sobie wyobraźcie. Taki mały myczek tutaj poleciał, jakiś bodzio. Właśnie nie wiem, czy tutaj nie poleciała przypadkiem szkata mroku. A nie, jest tam. Znowu się na bufkę poleciało. No. Ogólnie 9-0 mapę to jest też fajny sposób na zarobek, bo jeżeli mamy rękawice z ISO, no to jesteśmy w stanie każdego metka praktycznie wyciągać PD, pelerynki, te metki gniewu. Te metki chyba są najlepsze ogólnie do bicia, bo wiadomo, wychodzimy prosto z groty, mamy przeważnie full EQ na błyski, no to potrafimy te metki siekać bez potów dosłownie, bo one naprawdę nic nie biją. Jeżeli mamy full błyski. To jak... Jakie kół przywołanie błyskawicy. No i kolejny metek. Mówię, od razu wleciałem po wbiciu.
Chciałem popatrzeć, potestować sobie z wami, jak to wygląda bicie tych metków właśnie z bufką. No i powiem wam, że spoko to idzie teraz. Dużo mówię szybciej, warto jest mieć tą bufkę jednak. Dużo osób gada, że nie warto robić bufki i tak dalej. Ja sądzę, że bufka i tak, mimo wszystko, że mamy te odporności na żywioły, to i tak buf to jest połowa postaci. Może teraz trochę mniejsza połowa, ale jednak dalej połowa. Tutaj jak widać bodzio pada, no i metin nieszczęścia kolejny. Nawet bonus działa tutaj. Najgorsze są chyba metki mroku. Jeżeli tam nie mamy w taliku odporności na ziemię, to te moby nam naprawdę, naprawdę dużo biją. Metek pada. Tutaj drop. Nic ciekawego, pigułka krwi chyba najlepsze. Wycofania sobie umiejętności. No i jesteśmy na mapce w końcu tej ostatniej. Nawiat. Tutaj eku trochę w eku. Mam trochę nawiat. Bo jednak hełm, zbroja, tam buty. Doszedł nasior nam ostatnio. Tutaj akurat chyba nie mam. No pancerz plus 2, no bo wyższego chyba nie mogę mieć. Albo już mogę. Nie pamiętam od którego levela jest kolejny. Ale poczekam, chyba sobie setkę tak dobiję. Setny level. A też zamierzam niedługo się za to zabierać, żeby być setny, no i się bawić tam z tym w końcu Razadorem. Tylko znowu już jeszcze jak trochę na